Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Ćwiecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, dzisiaj u mnie na kanale rządzi piłka nożna. Raport transferowy. Moi drodzy, Benjamin Verbicz podpisał kontrakt z Legią Warszawa, a Grzegorz Krychowiak zostaje zawodnikiem AEK Ateny. Moi drodzy, ciekawie się dzieje. Miał z jednej strony Grzegorz Krychowiak trafić do Legii Warszawa, ale dla 32-letniego piłkarza jeszcze jest za wcześnie. Ale zanim o Grzegorzu Krychowiaku będę opowiadał, no to będzie o Legii Warszawa, o tym fenomenalnym transferze. Benjamin Verbicz, moi drodzy, jest to Słoweniec, 28 lat, zawodnik, który może grać jako skrzydłowy, jako napastnik, jako także typowa dziesiątka. Jest to piłkarz, który posiada dribbling, jest techniczny, także do tego jest mobilny, kreatywny. W Legii Warszawa po kontuzji Kapustki takiego zawodnika brakowało. No ten Verbicz z Josue, moi drodzy, może znaleźć wspólny język i być ważnym zawodnikiem, piłkarzem, który pozwoli zdobyć Legii Warszawa najważniejsze trofeum, czyli Puchar Polski. Może się okazać zawodnikiem kluczowym. Moi drodzy, tego zawodnika Legia Warszawa już chciała go kupić rok temu, no ale Dynamo Kijów nie chciało puścić Słoweńca. Następnie w lutym Jacek Zieliński kontaktował się z władzami klubu z Kijowa, ale z uwagi na to, że to okienko zostało zamknięte, nie udało się tego transferu domknąć. I teraz, gdy właśnie no, poprzez ten konflikt zbrojny, poprzez to, że Rosja zaatakowała Ukrainę, FIFA zezwoliła na to, że właśnie zawodnicy z ligi rosyjskiej czy ukraińskiej mogą jeszcze do połowy kwietnia podpisywać kontrakty, być wypożyczani. I tak właśnie Legia Warszawa wykorzystała tą szansę i wypożyczyła na pół roku Verbicza. Moi drodzy, jest to ogromne wzmocnienie, ponieważ on rozegrał w reprezentacji Słowenii 38 spotkań, strzelił 4 gole, plus do tego w karierze ogólnie 351 spotkań, we wszystkich rozgrywkach rozegrał 95 goli. No to takiego zawodnika Legia potrzebowała, bo biorąc pod uwagę, mało jest skrzydłowych, no jest Wszołek, no ale tak to w ostatnim czasie na skrzydle no Castrati, który jest raczej rezerwowym, więc skrzydłowy Legii Warszawa był potrzebny, biorąc pod uwagę, że Aleksander Vukovic zmienił system gry. Plus do tego, tak jak Wam tu na wstępie powiedziałem, Verbicz może grać w środku pola jako taki kreatywny, ofensywny zawodnik. Kapustka będzie dopiero zdolny do gry w kwietniu, więc w tych najbliższych spotkaniach, szczególnie z tymi drużynami z czołówki, z Rakowem, z Lechem, z także Pogonią Szczecin, to taki zawodnik, piłkarz jak znalazł, plus do tego może zagrać jako napastnik. A jeżeli chodzi o snajperów, no to sytuacja wygląda tak, że Lopez nie zachwyca, nie zdobywa goli. Petkar cały czas nie może się odblokować. No i jest Rosołek, ale który wchodzi jako joker, gra też na skrzydle. I biorąc pod uwagę ten kunszt Josue i tak jak on w ostatnim czasie Portugalczyk zagrywa fenomenalnie, że nieraz piłkarze Legii są zaskoczeni, nie spodziewałem się niektórych tych zagrań. W związku z tym ja myślę, że Verbicz będzie potrafił to wykorzystać. Ten zawodnik zarabiał w Dynamie Kijów około miliona dolarów. Jasne, oczywiście w Legii Warszawa będzie zarabiał mniej. Ciekawe, zobaczymy, czy Legii Warszawa uda się tego zawodnika na dłużej zakontraktować. Pewnie będą próbowali, a wcale nie jest to wykluczone, ponieważ reprezentant Słowenii kontrakt z Dynamem Kijów ma podpisany do końca, do grudnia 2022 roku. Nie wiadomo, ile ten konflikt będzie trwał, wojna Rosji z Ukrainą, więc Legia Warszawa będzie może próbowała kupić Verbicza, jeżeli dobrze zaprezentuje się na naszych boiskach. Ja powiem Wam, że ten transfer to jest dla mnie wielki, wielki transfer, ponieważ wyobraźcie sobie, że Verbicz zdobywał 2 duplety z FC Kopenhaga, plus do tego z Dynamem Kijów mistrzostwo, także puchar. 3 super puchary ma w swojej kolekcji. Ten zawodnik, wyobraźcie sobie, rozegrał 59 spotkań w europejskich pucharach. Grał w 3 edycjach Champions League, 4 edycjach Ligi Europy. No takich piłkarzy
potrzeba w polskiej ekstraklasie. I to, co najważniejsze, Benjamin Verbich, on grał regularnie w tym sezonie w lidze ukraińskiej. Rozegrał kilkanaście spotkań, strzelił kilka goli, kilka asyst zanotował. No w ostatnim czasie, no z uwagi na to, że no Liga Ukraińska z wiadomych względów nie grała, nie jest w treningu, no ale najważniejsze jest to, żeby on był gotowy na ten Puchar Polski i jestem przekonany o tym, że Vukovic przygotuje Benjamina Verbicha. Moi drodzy, ten transfer, jeżeli chodzi o wartość marketingową i także tą wartość sportową to i głośność, to bym nawet porównał do tego transferu Konoplianki. Tylko z tą różnicą, że Konoplianka no musi nadrabiać w ostatnim czasie. Był po kontuzjach, był trochę bym powiedział po drugiej stronie rzeki, bo w ostatnim czasie w Krakowie powoli gra, prezentuje się, ale dochodzi do formy. A tu jest piłkarz, który grał regularnie przez kilka lat w Dynamie Kijów, w europejskich pucharach, nawet w tym sezonie w Champions League rozegrał trzy spotkania, więc to jest tylko po prostu piłkarz z uwagi na te ostatnie, no te trzy tygodnie, co nie gra, no to jest po prostu musi być w reżimie treningowym. A wyobraźcie sobie, czym jeszcze reprezentant Słowenii zasłynął. No tym zasłynął, że jego żoną jest Ukrainka i w związku z tym też Verbich potępia tą zbrojną agresję Rosji, wspiera ukraińską armię, także między innymi finansuje, dostarcza lekarstw, a także zasponsorował ukraińskiej armii drona. To jest piękne, że w ten sposób zawodnik Dynama Kijów wspiera Ukraińców w tej potwornej walce z Putinem. I jeszcze jeszcze właśnie chciałem powiedzieć, że Benjamin Verbich, wyobraźcie sobie, że był kolegą klubowym Tomka Kędziory, właśnie Tomek Kędziora i Verbich, oni razem właśnie uciekali z Ukrainy. Ciekaw jestem, jak się rozwinie sytuacja Kędziora. Czy Kędzior podpisze kontrakt z Lechem Poznań, bo w ostatnim czasie Salomon doznał kontuzji, ale pojawiły się informacje, że Kędziora ma oferty z zagranicy. W tym momencie, no teraz jak ten podstawowy obrońca Lecha Poznań doznał kontuzji, no to może jednak władze Poznania postarają się Kędziorę zakontraktować. Fajnie, że tacy zawodnicy jak właśnie Benjamin Verbich czy Konoplianka, którzy grali w lidze ukraińskiej, trafiają do polskiej ekstraklasy. Nawet, tak jak wam tutaj wspominałem w poprzednich materiałach, że jak taki piłkarz, reprezentant Słowenii, Benjamin Verbich, 28-letni, trafiają do polskiej ekstraklasy, to od razu podnosi poziom tej naszej ligi. Ja chcę coraz więcej takich piłkarzy widzieć w naszej lidze. Jest to pan piłkarz dla mnie, tak jak wam tu opowiadałem, techniczny, szybki, kreatywny. Póki Kapustka nie wróci, no to Legii Warszawa może tych kilka pozycji obsadzić. Lewe skrzydło, typowa dziesiątka. I jestem o tym przekonany, że razem z Josue zrobią różnicę. No i co jest najważniejsze? Legia Warszawa w ostatnim czasie wygrywa mecz za meczem. Trzy spotkania wygrane w lidze, plus do tego, biorąc pod uwagę te spotkanie z Łęczną w Pucharze Polski, czyli cztery zwycięstwa z rzędu w sumie. Narzekają wszyscy w ostatnim czasie, że Legia Warszawa wygrywa, bo to jest najważniejsze, ale większość kibiców narzeka na styl. I właśnie Verbich jest takim piłkarzem w połączeniu z Josue może sprawić, że ta gra Legii Warszawa będzie ładniejsza, bo najważniejsze w tym momencie były punkty, a nie styl. A teraz, moi drodzy, przychodzę do drugiego transferu. Grzegorz Krychowiak nie jednak w Legii Warszawa. Na powrót, na zagranie w polskiej ekstraklasie przyjdzie czas, kiedy Grzegorz Krychowiak będzie miał 36 lat około. Teraz wyobraźcie sobie, że reprezentant Polski, 86-krotny reprezentant, wylądował w Atenach i podpisze półroczny kontrakt z AEK Ateny, półroczny, na 3 miesiące. I wyobraźcie sobie, że on może rozegrać w tym czasie w barwach klubu z Aten 9 spotkań i udało mu się wynegocjować następujące warunki. Zarobi przez ten czas około 350 tysięcy euro plus 100 tysięcy za podpis. Biorąc, no jest to niewiele, biorąc pod uwagę, że Grzegorz Krychowiak w Krasnodarze zarabiał za rok
2 miliony euro, ale po tym czasie, kiedy właśnie ten spowodował bunt, wreszcie się dogadał z Krasnodarem i na te pół roku trafia do Ligi Greckiej. Będzie to piąta liga, w której Grzegorz Krychowiak zagrał, bo grał w francuskiej, angielskiej, rosyjskiej, hiszpańskiej i teraz grecka to jest piąta liga. Jeżeli chodzi o Ateny, no to klub z Aten zajmuje trzecie miejsce w tej grupie mistrzowskiej. Nie ma szans dogonić Olympiakosu, także PAOK-u Saloniki i musi bronić tego trzeciego miejsca, czyli tego miejsca, które gwarantuje udział w europejskich pucharach. I właśnie po to Grzegorz Krychowiak jako wielka gwiazda przychodzi do tego klubu. I w tym klubie, jak prześledzimy kadrę tego zespołu, będzie grał w pierwszym składzie. Oczywiście trafia na swojego rodaka, na kolegę, na Damiana Szymańskiego, który w ostatnim czasie no, nie dostał powołania od Czesława Michniewicza, bo Damian Szymański będzie odpowiadał tutaj za taką grę defensywną, a Grzegorz Krychowiak za ofensywną. Będzie próbował strzelać gol za golem. Także tam jeszcze gra taki 32-letni Portugalczyk i także zawodnik, który nie przebił się w Borussii Dortmund, więc moim zdaniem Grzegorz Krychowiak tutaj będzie grał regularnie. Najważniejsze właśnie, to dla Krychowiaka jest najważniejsze, żeby on grał regularnie, bo ostatni raz mecz ligowy grał 5 grudnia. Wiadomo, potem Liga Rosyjska pauzowała, następnie były przygotowania, ten obóz Krasnodaru, no i w ostatnim czasie przez to, że no, przez tą napaść Rosji na Ukrainę, Grzegorz Krychowiak nie chciał grać w barwach Krasnodaru i w ostatnich kilku kolejkach nie grał, a doskonale zdajemy sobie sprawę, że Grzegorz Krychowiak nie grający regularnie w klubie to jest zawodnik, który popełnia błędy, jest spóźniony, gra niechlujnie, więc on musi grać, żeby być w formie. To jest taki zawodnik meczowy i jest szansa, że teraz właśnie zagra jeszcze przed zgrupowaniem reprezentacji Polski jedno spotkanie, zadebiutuje w spotkaniu przeciwko PAOK-u Saloniki. Powiem Wam szczerze, że Liga Grecka to jest fajna liga, tam niekoniecznie Grzegorz Krychowiak może tam zagrzać miejsce dłużej, bo pewnie po tym pół roku rozwiąże kontrakt z Krasnodarem i może trafi do jakiejś fajniejszej ligi. W lidze greckiej można się pokazać i trafić do lepszej ligi, wtedy może wróci do hiszpańskiej. Jedno Wam powiem, no jednak lepiej jest grać i trenować w pięknych Atenach. Jest to piękne miasto. Polecam Wam wszystkim Akropol. Jeśli nie byliście w Atenach, w Grecji, na Peloponezie, to wpadajcie tam, bo jest piękna pogoda. Kanał Koryński jest przepiękny, moi drodzy. Na mnie największe wrażenie oprócz miasta to Akropol zrobił wielkie. Tylko jeśli będziecie zwiedzać Akropol, to posmarujcie sobie twarz kremem do opalania i ręce, bo ja akurat jadąc na wycieczkę o tym zapomniałem, bo to człowiek zawsze jak idzie plażować czy na basen, to zawsze się smaruje. A ja zawsze mam tak, że jak jadę wycieczkę gdzieś właśnie w ciepłych krajach zwiedzać stolicę danego państwa, no to zawsze zapomnę się ten posmarować kremem, i potem się to tak kończy, bo wiadomo, ten Akropol jest wysoko na wzgórzu i swoją drogą to w dobrym miejscu był właśnie on usadowiony dzięki temu i dobrze się tam można było bronić i ciężko się dostać. I jak właśnie tam ten Akropol wchodziłem po tych skałach i byłem na samej górze, no to oczywiście tam strasznie wieje i plus do tego słońce tak grzeje i można się konkretnie spalić, a wiadomo, gdy człowiek jest na Akropolu, no to jest zajęty tym, żeby robić sobie zdjęcia. Chłonie ogólnie te zabytki, te widoki piękne i tak na dobrą sprawę nie czuję tych promieni i słońca i dopiero jak już skończy właśnie na tym samym szczycie Akropolu robić zdjęcia, wszystko zwiedzać, i później, gdy już znajdzie się w autokarze, to wtedy zaczyna czuć, że o matko, że jest spalony od słońca i wtedy trzeba się aloesem
moi drodzy, ratować. No tak czasem bywa, gdy się nie posmaruje kremem. Ale wracając do wątku piłkarskiego, no to też jest piękne, że oprócz tego, że pasjonujemy się piłką nożną i oglądamy inne ligi, to także można dzięki temu zgłębiać kulturę innych państw, dowiadywać się ciekawych rzeczy związanych z historią danego państwa, później pojechać i odwiedzić dany kraj, dane miasto. To jest, moi drodzy, piękne, że podróżowanie, znaczy piłka nożna z jednej strony nie tylko jest piękna do oglądania, ale także pozwala nam poszerzać horyzonty. Ale wracając do głównego wątku transferowego Grzegorza Krychowiaka, tak jak wam mówię, on będzie gwiazdą AEK-u Ateny. Cieszy mnie to, że podpisze kontrakt z klubem z Aten. Dzięki temu będzie mógł regularnie grać z Damianem Szymańskim. Bo powiem wam szczerze, ja, jeżeli chodzi o naszego trenera reprezentacji Michniewicza, ja bym po prostu zrobił tak, żebym zobaczył, jak właśnie Krychowiak i Kędziora prezentują się w spotkaniu towarzyskim ze Szkocją. Jakby dobrze wypadli i dobrze w treningach się prezentowali, no to Krychowiakiem bym zagrał w pierwszym składzie przeciwko reprezentacji Czech lub Szwecji. Ale jeśli byłoby tak, że Krychowiak by kiepsko wypadł w spotkaniu ze Szkocją i byłoby widać ten brak tego regularnej gry, byłby Krycha, często spóźniałby się, za dużo by tą piłkę holował, to bym postawił jednak na Żurkowskiego. Bo zobaczcie, Żurkowski może regularnie nie grał, ale Żurkowski w Empoli strzela gol za golem, gra regularnie, gra zdecydowanie więcej od Krychowiaka. No może były zawodnik Górnika Zabrze nie ma takiego doświadczenia jak Krychowiak, ale jest w regularnej grze, a no bym po prostu był zszokowany, gdyby trener naszej reprezentacji Czesław Michniewicz w spotkaniu barażowym by postawił na dwóch zawodników niegrających, bo jednak niegrający piłkarze, pokazało to wiele razy historia, szczególnie ci tacy zawodnicy defensywni, niegrający, często są spóźnieni, popełniają błędy, no, a to jest dla nas bardzo decydujące spotkanie. Tutaj jeszcze spojrzę na mój szpigiel, czy o wszystkim wam opowiedziałem. Moi drodzy, powiem wam szczerze, że cieszy mnie transfer Benjamin'ego Werbicza do polskiej ekstraklasy. Oby coraz więcej takich piłkarzy jak Werbicz, Konoplanka trafiali do naszej polskiej ekstraklasy. Z jednej strony właśnie ta sytuacja geopolityczna, która ma miejsce, otworzyła taką możliwość, że tacy piłkarze będą mogli do naszej ligi trafiać. I fajnie, że Legia Warszawa i Jacek Zieliński to wykorzystał, tą możliwość. Wielu narzekało, że Legia się osłabia, że Lukinias został sprzedany, że żaden ofensywny zawodnik się nie trafił, ale właśnie między innymi trener Jacek Zieliński, trener, obecnie dyrektor, a kiedyś trener, czekał właśnie na taką okazję. Czasem właśnie, gdy transfery się przeprowadza, czasem warto jednak poczekać. No niestety, polska ekstraklasa, polska liga jest takimi rozgrywkami, gdzie często ci fenomenalni piłkarze trafiają do nas w ostatniej chwili, nie na początku okna transferowego, ale jeżeli chodzi o Werbicza, no to sytuacja była taka, że reprezentant Słowenii już od dawna chciał trafić do Legii, do polskiej ekstraklasy. Ale władze Dynama Kijów nie chciały go puścić. Pamiętacie, jak rok temu, kiedy trenerem Legii Warszawa był Czesław Michniewicz, dwóch piłkarzy z Ligi z Dynama Kijów trafiło do Legii Warszawa, między innymi Szabanow i jeszcze taki jeden krnąbrny napastnik, który zasłynął tym, że nie chciał grać w rezerwach, no i Czesław Michniewicz go odstawił, no i właśnie między innymi Werbicza Legia chciała sprowadzić, ale Dynamo Kijów nie chciało go ściągnąć. Teraz trafia ten fenomenalny zawodnik i jestem przekonany o tym, że będzie on wzmocnieniem. I także muszę wam powiedzieć, że cieszy mnie to, że Grzegorz Krychowiak wylądował w Atenach. Zresztą możecie właśnie na Instagramie u niego zobaczyć, jak właśnie jak taki filmik, że właśnie zwiedza ten piękny Akropol. Także możecie zobaczyć na Instagramie jego żony, jak leciała w samolocie i też właśnie w Atenach
wylądowała. Moim zdaniem to jest dobry ruch dla Krychowiaka, bo Ateny to jest piękne miasto, nie tylko do gry w piłkę nożną, ale także piękna pogoda, słońce, grecka manniana. No, idealne miejsce do gry w piłkę. Często bywa tak, że niektórzy piłkarze z polskiej ekstraklasy zagraniczni, gdy tylko się ta oferta z ligi greckiej nadarzyła, no to uciekali. No pamiętacie, Pryjowicz do Salonik trafił, Świderski akurat z Jagiellonii także do PAOK-u kiedyś trafił. Marcin Mięciel podobnie też do ligi greckiej. Tylko co ważne jest, jeżeli chodzi o ligę grecką, i to wielu piłkarzy o tym wspomina, Mięciel, Żewłaków czy też Schnaucer. Pamiętacie takiego piłkarza Polonii GKS-u Katowice, który w latach 90. i 2000 grał w lidze polskiej i trafił do Iraklisu Saloniki. Było tak, że lewy obrońca, że wielu selekcjonerów nie chciało na niego postawić, a szkoda, ten piłkarz grał regularnie w lidze greckiej. I tak jak mówię wam, Olisadebe, Sypniewski, Warzycha, no ci wszyscy piłkarze, którzy przez wiele lat grali w lidze greckiej, czy nawet Damian Szymański, no mówią o tym, że trzeba się przyzwyczaić do tego, że Grecja to jest idealne miejsce do gry w piłkę, piękna pogoda, dobre jedzenie, słońce, piękne kobiety, ale moi drodzy, jest jeden duży minus, że w lidze greckiej to jest tak, że trzeba na te pieniądze czekać, że są opóźnienia, jeżeli chodzi o wypłacanie tych spraw kontraktowych, że w Grecji jest tak, że no nie ma 11, te pieniądze z kontraktu przychodzą, trzeba poczekać. No wiadomo, w Anglii, w Hiszpanii, Francji czy nawet Rosji Grzegorz Krychowiak nie musiał się zmierzyć, w ogóle pewnie nie patrzył na konto, czy te pieniądze do niego dotarły, a tutaj jednak będzie musiał no do tego się przyzwyczaić, ale pewnie brał to pod uwagę. A moi drodzy, też Krychowiak też miał oferty z Ligi Niemieckiej, z Bundesligi. Hertha Berlin chciał go trener, który już został zwolniony. Zastąpił tymczasowego trenera Herthy Berlin, właśnie Magath zastąpił, i Hertha Berlin była zainteresowana. Bobic chciał Krychowiaka zaangażować, ale moi drodzy, władze Ligi Niemieckiej stwierdziły, że jest takie odgórne postanowienie, że nie będą wykorzystywały, że nie będą kontraktować tych zawodników z Ligi Rosyjskiej i Ligi Ukraińskiej w tym okienku, że nie wykorzystają tej takiej możliwości, co FIFA teraz otworzyła tą szansę, że piłkarze, którzy grali w Lidze Ukraińskiej i Rosyjskiej, mogli być wypożyczani do połowy kwietnia. Tak jak reasumując, bardzo dobrze, że do polskiej ekstraklasy trafia Benjamin Verbicz i że Grzegorz Krychowiak wylądował w lidze greckiej, w AEK Ateny, i będzie tam gwiazdą. Zresztą władze greckiego klubu, dziennikarze greccy są zachwyceni. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o subach, lajkach, dzwoneczkach. Zachęcam do komentowania. Jestem ciekaw waszej opinii. Co wy sądzicie o tym transferze? Czy podoba się wam, że Benjamin Verbicz trafia do polskiej ekstraklasy? Czy będziecie chodzić na jego mecze na Łazienkowską? Czy, bo kiedyś było tak, że na Legię chodziło się po to, żeby oglądać Luboje. W Zabrzu chodzi się po to, żeby oglądać Podolskiego. I w innych, czy w Rakowie się chodzi oglądać Iwo Lopeza, w Lechu Iszaka, Amarala, Kownackiego. Czy będziecie chodzić właśnie w Warszawie na Legię? Czy ten transfer takiego zawodnika, reprezentanta Słowenii sprawi, że nagle pojawicie się na Łazienkowskiej? Czy jestem ciekaw, bo kiedyś właśnie za czasów, gdy był Luboja, to było tak, że trochę kibiców, w tym, gdy Marek Jóźwiak tego Serba sprowadził, byłego zawodnika Paris Saint-Germain, no to dużo kibiców pojawiło się takich, którzy wcześniej nie chodzili, jakby sprowadzenie tamtego Serba, fenomenalnego Luboi, spowodowało, że dużo kibiców było na stadionie i cmokało z zachwytu, jak pięknie zagrywał. No i mam nadzieję, że, bo w ostatnim czasie ta frekwencja na Legii się pogorszyła, mam nadzieję, że taki transfer zawodnika, który grał w tej edycji Champions League, który jest reprezentantem Słowenii, że taki właśnie Benjamin Verbicz sprawi, że na stadionie Legii pojawi się więcej kibiców. No i także mam nadzieję, że Krychowiak będzie w formie. Jestem ciekaw, co wy myślicie o transferze Benjamina Verbicza i także Grzegorza Krychowiaka.
Dziękuję za uwagę. Życzę Wam miłego weekendu, nadchodzącego tygodnia. Do zobaczenia wkrótce. Hej!